To jest niesamowite miejsce, muszę wam powiedzieć. Kiedy tutaj spotkałem się z braćmi, siostrami na modlitwie, stanąłem w miejscu. Później sobie przypomniałem, że to jest to samo miejsce. To było to samo miejsce, w którym stałem, w którym zostałem napełniony po raz pierwszy Duchem Świętym. Zacząłem mówić językami. No powiem, jest to dla mnie bardzo wzruszające. Witam was serdecznie, jak tutaj powiedziano, ze zboru z Jastrzębia przyjechałem. Może Jastrzębianie, pomachajcie. Jest nas trochę, nie przyznali się, ale przyjechali. Mam nadzieję, że w Jastrzębiu ktoś pozostał. Pozdrawiam was serdecznie od naszego zboru. Oczywiście od pastora Leszka, który, jak wiecie, ci, którzy z was śledzą, w tym tygodniu rozpoczął swoją kolejną, 9. już misję w Indiach, ale rozmawialiśmy o tym, modliliśmy się też i o ten czas, który ja tutaj będę miał z wami. Chcemy być także jako wasza córka, chcemy być użyteczni dla was, także i dla waszego zboru w tej posłudze. W ostatnich tygodniach no widzę, że w ogóle jestem w szczególnym miejscu i czasie w tej społeczności. W ostatnich tygodniach na tym miejscu mówcy przekazywali wam wiele obrazów, które ilustrowały i cel, i sens, i wartości Bożego Królestwa, a także i ogólnie chrześcijaństwa. I chcę, żebyście wiedzieli, że ja także słuchałem wszystkich przesłań. I pastora Krzysztofa, który tutaj był, i mojego kochanego brata Franka, który w zeszłym tygodniu u was usługiwał. Bo także pragnę żyć w poznaniu i w zrozumieniu Bożej woli. I tego, czym jest chrześcijaństwo. Pan Jezus bardzo często, a nawet przede wszystkim, używał obrazów poprzez przypowieści, aby jego słuchacze w sposób bardziej zrozumiały, przyjmowali czy zrozumieli także jego misję i słowa, które do nich kierował. Jestem głęboko przekonany na tym etapie mojego życia, że chrześcijaństwo ma sens, ma cel i ma niesamowitą wartość. I ufam, że zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi tylko o to, żeby spełnić jedno z przykazań, aby dzień święty święcić. I dlatego nie przychodzimy tylko tutaj, dlatego nie jesteśmy tylko chrześcijanami. To jest zdecydowanie coś więcej. Dlatego chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie niektóre obrazy z kazań pastora Krzysztofa i brata Franka. Chcę się nimi też dzisiaj posługiwać, dlatego że o tych obrazach też wiem, że będziecie w najbliższych dniach i tygodniach rozmawiać. Pamiętacie obraz boiska i grupy sędziów? Sędziów, którzy ustanawiają zasady nadane przez komisarza. Tak jak nam wskazał tutaj pastor Krzysztof wtedy, którym jest Jezus. To też jest obraz Kościoła w tym świecie. Kościoła Jezusa, który jest świadomy swojego posłannictwa i swojej roli. Czyli jest powołany do kształtowania wartości Bożego Królestwa. Pan Jezus nie zostawił tutaj na ziemi nikogo poza swoim Kościołem, który by ustanawiał te wartości, który by ustanawiał jego prawa w całym otoczeniu, w którym my się znajdujemy. Pamiętacie obraz kamieni, które tworzą skałę, na której Jezus, jak mówi słowo, zbudował swój Kościół. I do tego pamiętamy to porównanie obrazu ciała człowieka zbudowanego z małych komórek, z małych części. A to wskazuje, że każda komórka, każdy kamień jest ważny także jako jednostka. A jednocześnie, jeżeli komórka jest zdrowa, to i ciało jest zdrowe. Jeżeli kamień jest mocny, to i skała będzie twarda. W przesłaniach pastora Krzysztofa było jeszcze wiele obrazów wyznaczających wartości. Mój brat Frank przedstawił wam obraz orła o potężnych dwóch skrzydłach, symbolizujący Kościół. Korzystając z tych obu skrzydeł, ten orzeł był w stanie wznosić się wysoko, aż dosięgając obecności Bożej. I wtedy szybował majestatycznie nad całą ziemią. Wyobraźcie sobie taki kościół. Wypełniał w ten sposób cel, do którego Bóg go powołał. Pierwsze skrzydło to duże, liczne zgromadzenia, na których gromadzili się ludzie, by świętować obecność Boga.
Ale było też drugie skrzydło. Stanowiły one małe społeczności, grupki, w których ludzie spotykali się po domach, by zachęcać się do wzrostu i wspólnie realizować swoje przeznaczenie. Ten orzeł na jednym skrzydle daleko by nie poleciał. Frank pokazał też, czy wskazał wam na różne wartości dodane do waszego życia i do życia Kościoła, które wynikają z tych małych społeczności. Moi drodzy, i być może wszystko było już tutaj powiedziane. I życzę, abyście do tych wykładów wracali, czy w tygodniu, czy w jakiejkolwiek innej okoliczności. Zdecydowanie zwiększają one świadomość tego, o co naprawdę chodzi w chrześcijaństwie i czym jest Kościół Jezusa. Ja przez lata miałem swój obraz Kościoła. Jako katolik chodziłem na msze, do spowiedzi, brałem sakramenty, ale to nie ukształtowało mojej moralności, nie wpływało na mój charakter, nie zmieniało mojego zachowania i mojego myślenia. Nie pomagało mi w codziennych moich problemach. Umiałem raczej to, czego nauczyło mnie życie, ludzie, którzy byli wokół mnie i tak zwany świat, jak go dzisiaj nazywamy. Dziś może nie będę opowiadał o tym, jak spotkałem Jezusa, a spotkałem go ciekawie, bo przyjąłem Jezusa w maluchu, malutkim maluchu podczas jazdy. Ale był taki moment, o którym chciałbym wspomnieć. Nawet dwa dzisiaj wspomnę, tak troszkę poruszony dzisiejszą modlitwą. Dwa takie momenty, o których chciałbym wspomnieć. Pierwszy wynika z tego poruszenia. Powiem wam, że byłem w miejscu, w którym był dzisiaj człowiek, o którego się modliliście, czy modliliśmy. Był taki moment w moim życiu, w którym wydawało mi się, że moje życie już w ogóle nie ma żadnej wartości. Nie będę wchodził w szczegóły. Powiem może tyle, stanąłem na środku drogi i stwierdziłem, po prostu muszę z tym skończyć. To była zupełnie pomyłka, że ja żyję i że w ogóle się urodziłem. I nie wiem, co to była za siła, czy to był strach, czy cokolwiek, ale w tamtym momencie jechał samochód, ja po prostu, no może metr przede mną uskoczyłem w bok i później już po prostu uciekałem, bałem się, wiecie. Ja byłem przerażony, bo ja zauważyłem, że jestem tak beznadziejny, że nawet zabić się nie umiem. Wiecie, biegłem jakieś 200-300 metrów i nagle stanąłem przed takim słupem. To był 90. rok. Przed takim okrągłym słupem w centrum Jastrzębia podniosłem głowę, a tam, wiecie, były plakaty. Cały słup obwieszony plakatami. I pytanie brzmiało: czy przyjdziesz do Jezusa? Okazało się, że lokalny zbór miał ewangelizację i oblepił cały słup plakatami. Wiecie, to było dla mnie niesamowicie poruszające. I ja w ogóle, dla mnie Chrystus wtedy nie był tym Chrystusem, który jest dzisiaj. Ale minęło wiele, wiele lat po tej całej okoliczności, żebym ja w ogóle cokolwiek chciał zrobić i żebym Boga zaczął naprawdę szukać. I drugi moment. Kiedy pierwszy raz przyszedłem na nabożeństwo charyzmatyczne. I oczywiście to było oszałamiające doświadczenie. Nawiasem mówiąc, czy ktoś dzisiaj tutaj jest pierwszy raz? Nie tyle, że gościnnie, ale w ogóle, czy jest w takim kościele charyzmatycznym pierwszy raz? Jeżeli ktoś jest, proszę ciebie, tak o łód odwagi podnieś rękę. Daj mi sygnał, że jesteś tutaj. Czy jest ktoś? Nie widzę. Wtedy byłem, nie wiem, czy jedyny, czy nie, ale było to dla mnie oszałamiające. Powiem wam, otwartość ludzi. My już do tego się przyzwyczailiśmy. Skupienie na Bogu, ale także i szczere, i te społeczne modlitwy. Wyrażana radość, to było dla mnie po prostu coś niesamowitego. Powiem tak, zdecydowanie nie nadawałem się do tego grona. Chyba na tamten moment wolałem swoją dotychczasową religijność. Wiemy, że na nabożeństwie nie ma czasu na żadne rozmowy, a po nabożeństwie zaproszono mnie na ciasto, ale kulturalnie odmówiłem. Po prostu nie chciałem
przez tych ludzi być w ogóle widoczny i rozpoznawalny. Po tym nabożeństwie we mnie pojawiła się jakaś niepewność i oskarżenie. W którym miejscu ja w ogóle jestem? Już byłem po tym, jak oddałem swoje życie Jezusowi, ale jak bardzo daleko mi było do tych ludzi, których widziałem na tej sali. Po 2 latach z pewną niepewnością, ale razem z moją małżonką poszliśmy na nabożeństwo do innego zboru. Jeżeli chodzi o charakter spotkania, to było podobnie. Otwartość, szczere modlitwy, wyrażana radość. No, dla mnie już to nie było nowe i się czułem trochę bardziej swoje. Dla mojej żony to było bardzo traumatyczne przeżycie pierwsze. Ale na szczęście w tym kościele działo się coś takiego jak grupy komórkowe. Zaraz po nabożeństwie osoba, która nas zaprosiła na to spotkanie, podeszła do nas i zaprosiła nas na kawę. Zaprosiła na spotkanie takiej grupki w domku. Blisko akurat naszego domu. My mieszkaliśmy, chodziło o Wodzisław, my mieszkaliśmy blisko tego Wodzisławia. Przyznaję, że trochę się baliśmy. Ale poszliśmy tam i wzięliśmy jakby w zakładkę naszego syna. Bo wiecie, to jest tak, że jak mamy dziecko, to zawsze możemy powiedzieć, że ze względu na dziecko musimy szybciej być w domu. No i nawet po 10 minutach można pójść z powrotem. Nie? To takie było nasze domowe rozwiązanie, gdybyśmy czuli się jakoś niekomfortowo i chcieli zniknąć. Ale poszliśmy. Powiem wam, że to spotkanie zupełnie zmieniło moje spojrzenie na chrześcijaństwo. Było w domu. Było luźne, nie było religijne, chociaż było bardzo dużo modlitwy. Czytaliśmy Biblię, śpiewaliśmy pieśni. To było coś innego niż nabożeństwo. Ci ludzie byli względem siebie jak przyjaciele. W ogóle odnosili się do siebie per ty, więc widzieliśmy, że po prostu się znają. Chętnie opowiadali o sobie i między sobą opowiadali o tym, co Bóg uczynił w ich życiu. Dziękowali za modlitwy, za wysłuchane modlitwy. To był dla nas też taki mocny impuls. Mówili, o czym czytali w Biblii, jak oni to rozumieli i dzielili się tak między sobą. Myśmy tam siedzieli, troszkę przyglądaliśmy się, co to za zjawisko. To miało być niby spotkanie na kawie. To wiecie, nie czułem się może najbardziej komfortowo, ale po prostu byliśmy otwarci. Może ten klimat, atmosfera spowodowała, że byliśmy bardzo otwarci. Na szczęście były tam też osoby w naszym wieku i z moimi dziećmi. To czuliśmy się jeszcze bardziej swoje, bo nasze dzieci mogły się poznać. One później poszły do pokoju. Tam jedna z dziewczyn opiekowała się. Po prostu nasze lody zaczęły pękać. Pod koniec spotkania była modlitwa. Spytali się, czy mogą się o coś pomodlić. Czy jest coś w naszym życiu takiego, o co mogą się pomodlić. Wiecie, my byliśmy wtedy z małżonką w takim miejscu, że mieliśmy taką górę problemów, ale przecież nie będziemy się uzewnętrzniać przed ludźmi, których prawie w ogóle nie znamy. Ale poprosiliśmy o jedną modlitwę. Poprosiliśmy o modlitwę o naszego syna. Miał wtedy 15 lat. Mieliśmy duże problemy zdrowotne z nim. Ze względu na wrodzoną wadę nie mógł chodzić. I o to poprosiliśmy. Naszym, jako rodziców młodych, pragnieniem było, żeby nasz syn po prostu stanął na nogi, żebyśmy mogli to zobaczyć na własne oczy. Wróciliśmy do domu po spotkaniu. Byliśmy po prostu oszołomieni tym, co żeśmy tam zastali. Dzieliliśmy się między sobą. Atmosfera tego spotkania była tak przyjacielska, tak otwarta, tak miła, że powiem wam, że takich spotkań rodzinnych nie mieliśmy, jakie spotkania mieliśmy w tym domu. Było w tym coś ekscytującego. Oni nas nie oceniali, ani nie oceniali siebie. Więcej, oni nie oceniali ludzi, którzy byli na zewnątrz, co często w naszych domach się przyznaje, przecież dzieje. Niczego od nas na nas nie wymuszali, ani niczego od nas nie wymagali. Po prostu na tym spotkaniu można było po prostu być.
Powiem wam, nie ma takich dużo miejsc wokół nas, gdzie można być i można być akceptowanym takim, jakim się jest. A drugi dzień wróciłem z pracy, a moja żona mówi, popatrz. Patrzę, a mój Daniel stoi na nogach więcej. A ona mówi, no idź do tatusia. A on pyk, 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 pyk. Powiem wam, staliśmy i płakaliśmy. Ten moment zupełnie zmienił moje spojrzenie na chrześcijaństwo. Ja wiedziałem, że to jest, że to żyje i to działa. Chciałem się tą radością z kimś podzielić. Ale komu miałem o tym powiedzieć? Nasi rodzice, no niewiele się tym, co się działo w naszym domu, interesowali. Pastor z tą sprawą nie miał w ogóle nic wspólnego. Więc to, co mogłem, zadzwoniłem do tego gospodarza, telefon od niego miałem, tej małej grupki tam, gdzie się spotkaliśmy. I zadzwoniłem do niego i mówię mu, słuchaj, nie wiem, co się stało, ale mój syn chodzi. On zaraz powiadomił wszystkich w tej grupie i mieliśmy jedną wspólną radość. Wiecie, to było coś niesamowitego. Nasze relacje się zupełnie zmieniły. Nastąpił zupełny przełom. W tej grupie zaczęliśmy wzrastać duchowo. Zaczęliśmy chodzić oczywiście systematycznie. Ona się spotykała raz co dwa, raz co tydzień. Uczyliśmy się też otwartości, bo ona nie jest łatwa, szczególnie dla nas Polaków. My tak byśmy się pozamykali w naszych czterech kątach i tak, żeby nikt o nas nic nie wiedział. My tam się uczyliśmy tej otwartości. To wynikało też z tego, że relacje na naszych spotkaniach były szczere i były po prostu bliskie. My tam po prostu byliśmy dla siebie przyjaciółmi. Ja wiedziałem, że ci ludzie nie przychodzą po to tylko, żeby coś wziąć, ale przychodzą także i po to, żeby coś dać, po to, żeby po prostu towarzyszyć nawet mojemu życiu. Oczywiście chodziliśmy na nabożeństwa już wtedy na wszystkie. Po prostu tam dziękowaliśmy Bogu. One miały troszkę inną rolę. Dzięki grupie poznaliśmy przecież kilka osób ze zboru, więc już dużo swobodniej się czuliśmy. Naprawdę to miało niesamowite dla nas znaczenie. Po jakimś czasie rozpoznaliśmy także i nasze obdarowania. Ja zaangażowałem się w służbę organizacyjną, ponieważ ciutkę grałem kiedyś na gitarze przy ogniskach, więc zacząłem na grupie przyśpiewywać. Pieśni żadnych nie znałem, ale tam mieliśmy takiego brata, który mnie troszkę wciągnął. Moja żona kocha dzieci, więc zajęła się troszkę dziećmi, a mieliśmy tam gromadkę na tej grupie, więc od razu jakby czuliśmy się wypełnieni. Powiem wam, że służyć w takim miejscu było radością. Po prostu czekanie na to spotkanie było radością. Już nie mówiąc, czekanie na nabożeństwo było radością. To było coś dla mnie po prostu nadzwyczajnego. I wiecie, to było 18 lat temu. I do tej pory jesteśmy oboje z żoną w grupce domowej. Wraz z bratem Frankiem, którego mieliście okazję poznać w zeszłym tygodniu, i z naszym pastorem Leszkiem, koordynujemy pracę naszych 11 grup. Nie jest ich dużo. Życzę wam, żebyście mieli ich dużo więcej. My mamy ich 11 w zborze Oaza. Wraz z moją żoną jesteśmy członkami takiej grupy, w której gospodarzem, nawiasem mówiąc, jest brat, którego kiedyś uczyłem być gospodarzem grupy. Czyli to jest taki mój grupowy uczeń. Czuję się tam wyśmienicie. Czuję się wspaniale. To jest miejsce, w którym mogę po prostu uzewnętrzniać siebie, mogę towarzyszyć innym w życiu, możemy wspólnie podejmować też nasze inicjatywy. Ja po tych latach nie mam problemu zrozumieć, o czym mówił brat Frank czy brat Krzysztof w tych przesłaniach, które do was kierował przez ostatnie dwa tygodnie. Wiem natomiast, że w Kościele jest niebezpieczeństwo, które stało się udziałem i narodu żydowskiego, i Kościoła powszechnego, który widzimy tutaj wokół nas. To niebezpieczeństwo to nasza niezależność i nasza bierna religijność. To taka dziwna postawa, w której dla własnego komfortu sami decydujemy, że tylko duchowni, przywódcy bądź liderzy z Kościoła mają zadania i obowiązek służby. To oni mają obowiązek ewangelizacji. W Oazie wierzymy, że Pan Jezus miał coś innego na myśli, gdy w rozmowie ze swoim tatusiem, ze swoim ojcem mówił,
Ewangelia Jana 17:18. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posłałem na świat. Zastanówmy się, czy Jezus wiedział, po co został posłany? Co On z tym zrobił? Czy On miał prawo wyboru, czy był tylko niewolnikiem decyzji Ojca? Oczywiście On wiedział, że został posłany i wiele razy to nawet wyrażał, ale nie tylko mówił. Całe Jego życie można było w Jego życiu oglądać to, że On został posłany. Jezus nie był niewolnikiem decyzji czy woli Ojca, On ją poznał i dlatego podejmował decyzje, bo wiedział, że one podobają się Bogu więcej. On wiedział, że one są dobre. A o kim myślał, kiedy mówił, ich posłałem na świat? Pamiętajmy, co powiedział też dalej, 19 werset 17 rozdziału. I za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone albo w innym przesłaniu oddane prawdzie. Przyznacie, że nie dotyczy to tylko pastora, starszych czy liderów tego kościoła. Dotyczy nas wszystkich. Za nas wszystkich Pan oddał swoje życie. Poświęcił swoje życie. Paweł pisze w liście do Rzymian 11:29. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Jeżeli posłał, to i powołał. A ta decyzja jest nieodwołalna. Kochani, ten orzeł, oprę się na tym obrazie, ma dwa silne skrzydła. Walka ludzi z siłami ciemności odbywa się nie tylko na nabożeństwach, ale w każdym miejscu i tam są potrzebni sędziowie, którzy znają zasady komisarza Jezusa. Skała, na której Jezus buduje swój kościół, będzie piaskiem, jeżeli nie będzie utworzona z połączonych kamieni, które On ma moc dopasowywać. Kamieni. Każdego z was. Każda jednostka jest ważna. Każda jednostka może w tym uczestniczyć. Jeżeli nasze niedzielne zgromadzenia to będzie jedyna forma, którą ludzie mogą poznać w kościele naszym, choćby zielonoświątkowym, to jako goście na pierwszym swoim nabożeństwie zobaczą tylko, jak my, w cudzysłowie, inaczej umiemy uprawiać religię. Będą tak samo zdziwieni, jak ja na pierwszym naszym spotkaniu. Te doznania będą zazwyczaj emocjonalne, zmysłowe i niestety później szybko ostygną. Obecność Jezusa na takim spotkaniu może sprawić, że przyjdą ponownie, ale nawet podczas najbardziej charyzmatycznych spotkań trudno im będzie doświadczyć, czym jest autentyczny Kościół, bo oni nie będą mieli możliwości doświadczenia Jego relacji i miłości, która jest w Kościele. Tego, że Kościół i chrześcijaństwo to nie jest religia, jak nawet powszechnie się w naszym kraju o tym mówi, ale to jest prawdziwe życie, to jest pewien styl życia i to uzupełnia to drugie skrzydło, małe spotkania, otwarte drzwi. Ewangelia Jana 15, pierwszy, drugi werset. Słowa Jezusa. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. I dwie krótkie historie. Historia Nikodema. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 1-7 wersetu. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, zwróćcie uwagę na to sformułowanie,
Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Przyznacie, że to trochę dziwna odpowiedź na stwierdzenie Nikodema. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Nikodem był uznanym nauczycielem w Izraelu i nagle usłyszał od Jezusa, że to nie wystarczy, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Że jeszcze powinien coś zrobić, że musi się narodzić na nowo. Przez swoją pozycję uważał, że on już nic nie musi. Był przecież nauczycielem, faryzeuszem. Ale Jezus kilkoma słowami zaledwie spowodował, że Nikodem miał problem. Jaki? Po pierwsze, był już wtedy przecież nauczycielem, znawcą zakonu. A Jezus wypowiada słowa tak, jakby Nikodem w ogóle nie znał Bożej woli. Jezus dotyka jego ego. Można powiedzieć, Nikodem mógł to odebrać jako brak szacunku w stosunku do swojej osoby. A to jest w ogóle problem dla ludzi. A jak wiecie, szczególnie dla mężczyzn. Drugim problemem jest sama interpretacja słów Jezusa. Nikodem słowa odbiera bardzo dosłownie. Słucha uszami, podczas gdy Jezus chce, aby przestał słuchać swoimi zmysłami, a zaczął słuchać szerzej, zaczął słuchać swoim sercem. Pan Jezus przedstawia pewien obraz. Tak jak tu, na tym nabożeństwie były przedstawiane pewne obrazy. Dla Nikodema jednak to, czego dotykał, co miał już poukładane w myślach, było wszystkim, czego należało się trzymać. Bóg chciał jego serce i jego myśli skierować na Boże obietnice i zachęcić go do czynnego działania. Trzeci problem to strefa komfortu. Nikodem nie chciał jej opuścić. Nowe rzeczy zawsze wzbudzają w nas niepewność. Ludzie zachowawczo wolą zawsze pozostać w swoim miejscu, w tym, w którym są. W efekcie w pewnym stopniu religijna i zachowawcza postawa Nikodema była może jak nie odcięta, ale jak odłamana gałązka latorośli. Nie uwolniła Bożego cudu nad jego życiem. Przynajmniej o tym nie czytamy w Biblii. Wiecie, i pierwszy, drugi i trzeci problem dotyczy także współczesnego Kościoła. Stabilność i komfort, którą sobie wybudujemy, czy którą sobie tworzymy, zamyka na tą naszą otwartość na nowe Boże wskazówki. Wiele rzeczy odrzucamy, bo nam nie pasują, bądź nie są wygodne do naszego dotychczasowego sposobu myślenia. Nowe obrazy mają jednak poruszyć nasze serca. Mają poruszyć naszą świadomość, mają wywołać nasze działanie i podjęcie naszych decyzji. Kochany zborze Betel, z tym miejscem i z tym budynkiem wiąże się niesamowita historia. Wiemy, ile ludzi stąd wyjechało i założyło zbory w różnych miejscach naszego kraju. To tu kształtowała się służba brata Michała Chydzika, niesamowita służba misji Nowej Nadziei, służba niesamowicie drogiego mi pastora Leszka Mochy, młodego jeszcze wtedy tutaj, w tym miejscu.
Tysiące ludzi wiedzą o Ustroniu i o waszym zborze. Ale chcę powiedzieć, że przychodzą na to miejsce kolejne pokolenia. Kolejni ludzie. Oni nie znają tej historii. Wy wszyscy teraz kształtujecie dalszą historię tego miejsca, tego zboru, tego miasta. Ona wyda nowe owoce, ale ten proces jest procesem pewnego oczyszczenia. I myślę, że o tym mówił Pan Jezus. Przechodzimy z jednej strefy w drugą strefę. I druga historia. Uzdrowienie sługi setnika. Mamy ją opisaną w Ewangelii Mateusza 8:5-13 i Łukasza 7:1-10. Przeczytamy z Ewangelii Mateusza 8:5-13. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie. Innemu zaś: przyjdź, a przychodzi. I słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. I 13 werset. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Setnik. Żołnierz rzymski, wyszkolony, mający jakąś władzę, ale cały czas poganin. I on zwraca się do Jezusa, aby ten uzdrowił jego sługę. Ale jego postawa wobec Jezusa jest pełna zaufania, pokoju i wiary. Cokolwiek Jezus powie, on wykona. Wierzy w moc jego słów. To są niesamowite słowa wypowiedziane przez osobę, która nie była z jego grona, nawet nie Żyda. Uznaje autorytet Jezusa. Wiecie, setnik nie zbudował sobie w głowie żadnego problemu. Nie szukał w swojej głowie żadnego wytłumaczenia. Nie szukał żadnych warunków. Chociaż ze względu na swoją pozycję społeczną on mógł być i władczy, i dumny, i mógł być roszczeniowy. Ostatecznie jego postawa pełna wiary i zaufania okazała się wszczepieniem w krzak winorośli. W Chrystusa. I uwolniła Boży cud. O czym czytamy. I wierzę, że ten cud dotyczył nie tylko sługi setnika, ale także i setnika i jego domu całego. Myślę, że rodziny i służby. Oboje, i Nikodem, i setnik, uznawali autorytet i posłannictwo Jezusa. I oboje stanęli przed tym samym pytaniem. Nawiasem mówiąc, nazwałem to przesłanie dzisiejsze tym pytaniem. A właściwie to dlaczego nie? Dlaczego nie zaufać wskazówkom? Nie zaufać Jezusowi? Dlaczego nie wykonać tego, o czym mówi? I każdy z nich zebrał owoc swojej wiary, swojego zaufania i swoich osobistych decyzji. Kochani, ja wierzę, że słowa wypowiedziane tutaj u was przez pastora Krzysztofa i naszego brata Franka są słowami pochodzącymi z Bożego serca. Że są one oparte na obietnicach, na poznaniu Jego słowa i Jego woli. I są zachętą dla was do określonego działania. Myślę, że warto na tym miejscu, aby każdy na tym miejscu zadał sobie dzisiaj pytanie. A właściwie to dlaczego nie? Dlaczego ja nie mógłbym być częścią tego drugiego silnego skrzydła?
Dlaczego ja nie mógłbym być częścią tych małych spotkań? Jeżeli nie zadasz sobie tego pytania, to nigdy nie odpowiesz sobie na to pytanie. Jeżeli jednak zadasz sobie to pytanie i odpowiesz, to Bóg może zacząć w tobie proces oczyszczania latorośli. On wie, co ci przeszkadza, jakie są twoje ograniczenia. Jeżeli powiesz Mu o tym, On ma moc to usunąć. Żebyś mógł wydać dobry owoc. Wiecie, uczniowie Jezusa byli świadkami rzeczy cudownych, nadprzyrodzonych i niewiarygodnych. Ale byli także świadkami ludzkiej niezależności. Sami dokonujemy wyboru, w którym kierunku idziemy. Czasami w naszym zborze słyszymy takie wyrażenia. Jestem za stary na nowe rzeczy. Grupy już były, to nie działa. Nie lubię otwierać się przed innymi ludźmi. Nie mam czasu. Nie muszę przecież brać udziału w małych społecznościach, aby być chrześcijaninem. Kochani, za większością tych słów stoi niepewność, może nawet jakiś strach. Niskie poczucie wartości, może zmęczenie, a może właśnie niezależność. Ale Kościół to także i takie latorośle. Kościół to i takie komórki, to i takie kamienie. I żadne słowa nie zmienią faktu, że Jezus kocha wszystkich, także i takie osoby. I oni są częścią zboru, częścią społeczności. I my także te osoby kochamy. Oczywiście, wolelibyśmy, aby uczestniczyli w spotkaniach domowych, które organizujemy. By każdy mógł być tą wartościową częścią, wartościową komórką każdego spotkania. Nie ma osoby, tutaj na tym miejscu nie ma osoby, która by nie miała jakiejś wartości. Na pewno wartości dodanej. Nie ma po prostu. Bóg nie podtrzymuje tchnienia w was, jeżeli wy jesteście daremni i beznadziejni. Jeżeli nie możecie czegoś dać drugim ludziom. Nie ma takiej okoliczności. Szczerze w to wierzę. Wiecie, w pracy, którą mam, spotykam się z setkami ludzi. Jak ktoś wchodzi do mojego gabinetu, to zawsze się zastanawiam, czy to człowiek, czy anioł. Dlatego, że jedna myśl mi zawsze chodzi. Cokolwiek dla jednego z tych moich najmniejszych uczyniliście, mnie uczyniliście. Wiecie, nigdy nie mam pojęcia, kto stoi po drugiej stronie. Z jakimkolwiek nastawieniem do mnie przychodzi. Wy też jesteście cenni dla Kościoła Jezusa i dla tego zboru. Każdy z was. W naszym zborze wśród grup domowych utworzyliśmy grupę seniorów. Nawiasem mówiąc, mamy tutaj dzisiaj brata między nami, jest, który koordynuje pracę tej grupy. Wspaniały brat, wieloletni, starszy zboru naszego, który zajął się tym tematem. Mamy grupę tak zwanych młodych dorosłych, tak kazali sobie mówić, tak? Powiem wam, wiecznie zapracowani. To jest grupa z najliczniejszą liczbą dzieci na grupie. To też jest problem, ale i to udaje nam się jakoś rozwikłać. Mamy grupę młodych mężczyzn, młodych dziewczyn. I mnóstwo grup takich rodzinnych. W grupie, do której my chodzimy razem z małżonką, mamy ludzi w dość szerokiej perspektywie czasowej, bo jak dobrze kojarzę, to tak od 32 do 70. Mamy siostrę, która ma 70. Wiecie, czujemy się wspaniale i czujemy się od siebie zależni. Czujemy się po prostu rodziną.
Ale każdy z nas w momencie, kiedy podejmował decyzję, że chce pójść na takie spotkanie, złożył coś ze swojej niezależności na Bożym ołtarzu. Wiecie, Bóg to kocha i szanuje. Ogrodnik dba o całą winorośl. On patrzy na każdą latorośl. Jezus zawsze jest dżentelmenem. On nigdy niczego nie wymuszał. On wyraźnie powiedział, że jego owce idą za nim, bo znają jego głos. Kochani, wołamy o przebudzenie w naszym kraju. Prawdopodobnie wołacie, tak jak my, o przebudzenie w waszym mieście, w okolicznych wioskach. Chcemy tego. Chcemy, tak jak na niektórych filmach oglądaliśmy, że na trawnikach tutaj nad Wisłą będzie pełno ludzi wznoszących w otwarty sposób głos do Boga, wielbiących, chwalących Boga. Ale wyobraźcie sobie, gdyby Bóg wysłuchał dzisiaj waszej modlitwy i zbawił 600 osób, i wszyscy oni na kolejnym nabożeństwie przyszliby do tego zboru. W swojej gorliwości. Czyli najpierw zajęliby wasze miejsca. Wyobraźcie sobie, jak by wyglądała praca tego zboru. Ci ludzie, to nie chodzi tylko o to, żeby ich przyjąć, żeby im pokazać, że my umiemy wielbić Pana, ale tych ludzi trzeba poprowadzić. Oni potrzebują wysłuchania. Oni potrzebują pokazania, czym jest chrześcijaństwo. Nie zrobicie tego tutaj na nabożeństwie. I dlatego jest ważne te drugie skrzydło. Bóg widzi to i widzi, jakie byłoby przerażenie, przepraszam, pastorze, może i pastora, i starszych, gdyby nagle te 600 osób się pojawiło. Jak to ogarnąć? To jest zupełnie inaczej funkcjonujący zbór. Być może 2-3 nabożeństwa. Ale kiedy nasza działalność ewangelizacyjna i nauczeniowa zaczyna odbywać się po domach, to jest żaden problem. Bo ci ludzie spotykają się tutaj i już wiedzą, co tutaj na tym miejscu mają czynić. Nic nie jest dla nich dziwne. Żeby było jasne, ja wierzę, że Bóg chce to uczynić dla waszego zboru, dla waszej społeczności. Ja wierzę, że jest to Jego wolą, aby naprawdę setki ludzi mogły do was tutaj przychodzić, mogły słuchać tutaj Bożego Słowa, mogły razem z wami wielbić Pana. Pochylmy nasze głowy. Przeczytam jeszcze jeden fragment. Posłuchajmy tego tak w skupieniu. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział od 3 wersetu. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach ludzkich serc. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie, jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Chcę, abyś pomyślał, że jesteś jedną z tych cienkich gałązek winorośli. Bóg wszczepił ciebie do krzewu. To jest wymiar Jego łaski. Jesteś wszczepiony w Chrystusa. To On dokonał wyboru. Ty przyjąłeś. On pragnie napełniać twoje życie i prowadzić je do końca. Ale On także oczekuje owocu. Jezus chce tobie osobiście pomagać. Każda gałązka
wymaga pielęgnacji i oczyszczenia. Chcę ci zadać pytanie, czy chcesz poddać się temu procesowi? Może pomyśl, co stoi na przeszkodzie. Co stoi na przeszkodzie, aby zaczęło się coś nowego? Teraz jesteś ty i twój Bóg. On widzi twoje myśli. To jest rozmowa między tobą a Nim. Co stoi na przeszkodzie? Albo inaczej, a właściwie to dlaczego nie?